Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj na naszym kanale kolejny odcinek i kolejny gość. Kolejny gość, którego już zresztą znacie, Łukasz Srokowski. Udało mi się go przechwycić dzisiaj w drodze z Wrocławia do Poznania, bo Łukasz w Poznaniu zaczyna swój nowy projekt. I tutaj moje pierwsze pytanie, skąd ten pomysł, dlaczego Poznań i co ty w ogóle tam masz zamiar robić? Dzień dobry. Tak, w Poznaniu będziemy uruchamiali teraz od września szkołę podstawową, autorską naszą, mocno inspirowaną fińskim modelem edukacyjnym. Tak, chcemy zrobić, jak w Finlandii działają szkoły. Będziemy w tej chwili przyjmować dzieci do pierwszej klasy i do zerówki. Jedna taka szkoła już działa w tej chwili we Wrocławiu. No i Poznań jest naszym drugim oddziałem, pewnie nie ostatnim. Pytasz, skąd i po co? No, to jest trochę takie marzenie, wiesz? Znaczy, chodzi o to, że mamy z grupą przyjaciół, która wystartowała ten projekt, takie marzenie, żeby zrobić w Polsce mocną zmianę edukacyjną. Żeby zacząć zupełnie inny sposób myśleć o uczeniu się i zrobić taką edukację dla dzieci, jaka jest naprawdę im potrzebna, jaka je przygotuje do życia w prawdziwym świecie. To jest ciekawe, bo jedni protestują, drudzy się burzą, siedzą cicho, a ty zaczynasz działać i po prostu otwierasz szkołę. Wiesz co, to się zaczęło od tego, że ja przez wiele lat byłem związany z edukacją. Kierowałem kiedyś takim programem edukacyjnym, który się nazywa Odyseja Umysłu. To jest program rozwijania kreatywnego myślenia u dzieci. I zawsze już później przez wiele lat zostało we mnie takie edukacyjne działanie i potrzeba robienia czegoś wokół edukacji. No i w pewnym momencie, kiedy moje dzieci były coraz starsze, miały 2, 3, 4 lata, zacząłem zadawać sobie pytanie, do jakiej szkoły pójdą. I to był chyba 2014, kiedy robiłem projekt dla Ministerstwa Edukacji Narodowej w Krakowie i badaliśmy, jaki jest poziom cyfryzacji w polskich szkołach. No i był dramat, ale nawet nie chodzi o tą cyfryzację, tylko o to, że jak jeździłem po tych szkołach, wizytowałem lekcje i widziałem, jak bardzo zabijana jest kreatywność dzieci, jak bardzo ten system jest archaiczny i nieprzystosowany do realiów, to zaczynałem wątpić, że jest w stanie przygotować moje dzieci do prawdziwego życia. Bo wiesz, jeżeli dziecko pójdzie w tym roku do pierwszej klasy, to będzie zdawało maturę w 2032-33. Nie? No. I teraz zobacz, jeżeli w 2032-33 zda maturę, niech pójdzie na studia, jeszcze część dzieci będzie szła w tym wieku na studia, to skończy je w 2037. Czyli jego dorosłość będzie zaczynała się w latach 30. późnych i 40. XXI wieku. I teraz musimy sobie wyobrazić ten świat i spróbować zderzyć to, jak ta rzeczywistość będzie wyglądała z tym, do czego przygotowuje dzieci szkoła, która została wymyślona i zbudowana koncepcyjnie w XIX wieku. I właściwie się nie zmieniła fundamentalnie od tamtego czasu. Więc tutaj jedną rzecz od razu ci powiem, bo tu często pada pytanie o nauczycieli, czy to jest kwestia nauczycieli, dyrektorów. Mhm. Znam mnóstwo fantastycznych nauczycieli, znam mnóstwo świetnych pedagogów, którzy walczą ciężko, żeby w bardzo niesprzyjającym systemie, w którym jest mnóstwo niepotrzebnych procedur, które obciąża ich biurokracją i uniemożliwia sensowną pracę, pracować z dziećmi najlepiej jak się da. Natomiast stwierdziłem, że w ramach tego systemu niewiele będziemy w stanie zrobić. Próbowaliśmy. Mhm. Ja robiłem różne projekty pod egidą ministerstwa, robiliśmy różne projekty edukacyjne, formalne i nieformalne. No i na pewnym etapie pamiętam, kiedy kolejny raz rozmawiałem z jednym z urzędników ministerialnych i usłyszałem po mojej propozycji na temat tego, co można byłoby zmienić, taki komentarz: niezwykle to ciekawe, panie doktorze, zastanowimy się, no ale sam pan rozumie, że to chyba niemożliwe. I stwierdziłem, pamiętam ten moment taki, siedziałem wtedy w Warszawie w jednym z tych eleganckich gabinetów i pomyślałem, no nie, no po prostu nie, muszę coś z tym zrobić i jedyne wyjście, jakie mi przyszło do głowy, to zrobić własną szkołę. I to było w 2014, zaczęliśmy myśleć o tym. Szkoła wystartowała 4 lata później. 4 lata zajęło nam zebranie zespołu, uruchomienie wszystkiego. Bałam się, że sama biurokracja. Wiesz co, nie, to poszło łatwo, tu nie było problemu, ale trudność była w tym, żeby znaleźć odpowiedni model. Jeździliśmy po całej Polsce, odwiedzaliśmy różne szkoły, zaczęliśmy patrzeć, jak działa edukacja za granicą. Mhm. No i stąd Finlandia się wzięła. To było jeszcze zanim zrobiła się modna. Pamiętam, wtedy już specjaliści wiedzieli oczywiście, że system fiński jest najlepszy, ale w opinii publicznej jeszcze to nie było tak głośne. A Finowie mają bardzo fajną rzecz, bo oni mają jedne z najwyższych wyników edukacyjnych na świecie, a jednocześnie mają szczęśliwe dzieci. No właśnie, weszliśmy już jak gdyby w ten model, jeżeli możesz sprecyzować albo opowiedzieć osobom, które nigdy o tym nie słyszały wcześniej, na jakich zasadach działają te szkoły, co jest tam priorytetem, jak to się odbywa, dlaczego te dzieci takie szczęśliwe? Bo Finowie mają, to jest tak, że na poziomie technicznym czysto ta edukacja nie różni się bardzo od naszej. Mają podział na klasy, mają nauczanie przedmiotowe, mają dzwonki czasami, mają oceny,
trochę mniejszym stopniu już my miewają zadania domowe, tylko to wszystko jest robione w zupełnie innym klimacie, w zupełnie innej filozofii i z innymi założeniami, więc różnica nie jest w twardej strukturze, tylko bardziej w wartościach i sposobie myślenia o tym. Oni też mają kuratorium, tylko to kuratorium u nich działa tak, że jak fiński nauczyciel ma problem, to dzwoni do kuratorium i prosi, czy mogłoby przyjechać i mu doradzić, a ktoś z kuratorium przyjeżdża, doradza i jeżeli nauczycielowi nie pomoże, nauczyciel mówi, sorry, no nie pomogłeś mi. A człowiek z kuratorium mówi, przykro mi, może ktoś inny ci pomoże, skieruje cię gdzieś indziej. I teraz każdy nauczyciel w Polsce, który o tym słyszy, parska śmiechem. Bo wszyscy wiemy, że dla polskiego nauczyciela kuratorium jest przerażającym zagrożeniem. Tak. I to jest jakby jedna z tych pierwszych rzeczy, więc to, co przepaja fiński system, to jest zaufanie. Zaufanie do nauczycieli, zaufanie do uczniów, które sprawia, że wszystkim się pracuje łatwiej i lepiej. Druga rzecz, kluczowa dla nas, to co my sobie wzięliśmy i to jak działają nasze szkoły, to nastawienie na odpowiedzialność dzieci. Bo dzieci są w stanie brać dużą odpowiedzialność za własną naukę, tylko im trzeba stworzyć do tego przestrzeń. I teraz jak to zrobić? My zrobiliśmy tak, że polską podstawę programową, która nas obowiązuje, no bo jesteśmy szkołą zarejestrowaną w Polsce, podlegającą polskiemu kuratorium, przerobiliśmy na coś, co nazywam mapami kompetencji. Każde dziecko ma taką mapę, a dokładniej serię map w segregatorze, na których rozpisana jest cała podstawa programowa. I to działa tak, że kiedy dziecko opanuje jakąś kompetencję, przychodzi do nauczyciela i mówi, już potrafię. Na przykład umiem już pisać literkę A, tak, trzymając się z początku edukacji. Nauczyciel mówi, dobra, pokaż. No i dziecko pokazuje. I jeżeli potrafi napisać to A faktycznie, to z nauczycielem wspólnie zaznaczają na tej mapie. To jest trochę, wiesz, jak sprawność harcerska. No właśnie. Bo to jest ta logika, bo system harcerski jest genialny, jeżeli chodzi o nauczanie. I dziecko zaznacza sobie tą kompetencję i nauczyciel pyta, dobra, to nad czym chcesz pracować teraz? I dziecko wybiera. I teraz technicznie to działa tak, że na początku nauczyciele prowadzą lekcje prawie całkowicie w sposób standaryzowany w pierwszym miesiącu, dwóch pracy. Potem zaczynają dawać dzieciom coraz więcej wyboru. Po dwóch, trzech miesiącach dzieci już wybierają między dwoma, trzema zadaniami. Po pół roku mają pół godziny pracy własnej. Po roku nasze dzieci w drugiej klasie są w stanie zaplanować i pracować cały tydzień tak naprawdę w dużym stopniu samodzielnie. Niesamowite to, co jest, mówisz, to, co no, mówisz jest. Ale to się dzieje. I teraz dla ośmiolatka samodzielna praca jest bardzo realna. W praktyce to wygląda tak, że czas edukacji wczesnoszkolnej jest podzielony na pół między pracą kierowaną przez nauczyciela i pracą indywidualną. Nauczyciele prowadzą na początku lekcje w taki sposób, że normalnie organizują zajęcia, tak jak w każdej innej szkole, dla wszystkich dzieci, ale bardzo szybko zaczynają dawać im wybór. Na początku jest tak, że dzieci dostają na przykład dwa zadania do wyboru, już w okolicach października, listopada. Potem dostają trzy zadania, potem pół godziny na pracę własną, potem godzinę. Zanim dojdziemy do drugiej klasy, nasze dzieci są w stanie pracować samodzielnie przez 2-3 godziny bez przerwy. I wygląda to w praktyce tak, że w drugiej klasie uczniowie mają powiedzmy połowę edukacji wczesnoszkolnej kierowanej przez nauczyciela, czyli nauczyciel prowadzi zajęcia, wprowadza nową umiejętność, nową wiedzę, a potem dzieci mają czas pracy własnej. I ta praca własna funkcjonuje tak, że w piątki dzieci, czy pod koniec tygodnia, dzieci planują, czego będą się uczyły w nadchodzącym tygodniu. Mają takie karty, na których zapisują sobie, w następnym tygodniu nauczę się, powiedzmy, dodawać do 100, albo mnożyć do 20, albo pisać pięknie w liniaturze, albo cokolwiek innego, co jest na mapie kompetencji. I ta mapa obejmuje podstawę programową, a następnie daje te karty nauczycielowi i nauczyciel w piątki przygotowuje dla dzieci indywidualne skoroszyty albo zestawy kart na cały kolejny tydzień. Każde dziecko dostaje własne w oparciu o te cele, które sobie założyło. I potem w trakcie pracy własnej idzie cel po celu. Kiedy opanuje kompetencje, przychodzi nauczyciela i mówi, już potrafię. No i tu wchodzimy w ten moment, kiedy nauczyciel zaznacza z dziećmi na mapie. Efekt jest taki, że nasze dzieciaki się mega wkręcają w naukę, no bo to jest gamifikacja. Tak naprawdę zrobiliśmy grę z nauki. I cały system wymyśliliśmy bazując na tym, jak w grach komputerowych jest zrobiony system rozwoju bohatera. Czyli na przykład jak masz takie gry jak hitowy Wiedźmin, nasz polski. Nie wiem, czy grałaś? Nie, nie pytaj mnie o gry. Ja jestem totalnie poza tym. Mój mąż w tym siedzi. To powiedzmy, w takich grach jest często tak, że masz bohatera, któremu rozwijasz różne cechy. Ale to wiem ze słyszenia, tak? No właśnie. Od dzieci. I wiesz, i rozwijasz mu tam, nie wiem, umiejętność walki mieczem takim, umiejętność poruszania się szybciej. Otrzymuje kolejne bronie, czy właśnie. Tam jakieś... No to u nas jest tak samo, tylko że cechy, które są rozwijane, to edukacyjne, a bohaterem głównym jest uczeń. I oni sami sobie planują. Doszło do tego, że nasze dzieci zaczęły robić mapy kompetencji z innych obszarów. Na przykład pojawiła się dziewczynka, która sobie rozpisała teledysk, którego chciała się nauczyć, na kroki
i rozpisywała sobie kompetencje. Inne dziecko uczyło się w ten sposób pływania. Rozpisało po prostu na subumiejętności. Bo logika jest taka, jesteś w stanie nauczyć się każdej rzeczy na świecie, jeżeli umiesz się uczyć. I to, co jest dla nas centralnym wątkiem, to to, żeby nauczyć nasze dzieci się uczyć. Bo wiesz, kiedy ty czy ja chodziliśmy do szkoły, to mieliśmy zerową decyzyjność w kwestii tego, czego się uczymy. Przychodził nauczyciel i mówił, dzisiaj otwieramy podręcznik na stronie tej i tej, no i coś tam robiliśmy. I tak trwało przez 12 lat edukacji. A potem poszliśmy na studia i nagle pamiętam moje zdziwienie, kiedy ktoś mi powiedział, sesja za pół roku, zorganizuj sobie naukę tak, jak uważasz. I to był szok. Tak. Ja prawie poległem na pierwszej sesji przez to, bo nie miałem nawyków systematycznej pracy, no bo szkoła mnie tego nie nauczyła. Trochę rodzice mnie uczyli, to jakby dzięki temu ocalałem, tak? Ale my chcemy tak zrobić, żeby nasze dzieci w drugiej, trzeciej klasie umiały planować naukę na tydzień, potem w piątej, szóstej, siódmej na dwa, na trzy, do końca podstawówki na miesiąc i w ten sposób, zanim dojdą do studiów, bo otworzymy liceum potem, będą w stanie bez problemu płynnie przejść po prostu systematyczne planowanie wszystkiego, co robią. No dobra, bo wspomniałeś o liceum, miałam zamiar zadać pytanie, jak wysoko chcesz jak gdyby iść, ale powiedz mi, jaki jest odbiór rodziców? Czy ty masz kolejkę ustawioną, bo rodzice szukają, czy jak to wygląda? Czy musisz przekonywać, słuchajcie, to jest dobre dla waszych dzieci? Ja widzę po naszej szkole, że nie reklamując się zupełnie, jest kolejka, jest gruba teczka oczekujących dzieci. Czy w twoim przypadku, mimo że to jest nowa rzecz, jesteś nową osobą? Tak. We Wrocławiu wystartowaliśmy z rekrutacją 2 lata temu, to w ogóle miał być mały projekt. Ja myślałem, że my zrobimy może dla, nie wiem, 5, 10, 15 chętnych rodzin. Okazało się, że w pierwszym roku skończyliśmy rekrutację na 3 16-osobowych klasach i skończyliśmy rekrutację w maju, daleko przed końcem czasu potencjalnego. W drugim roku rekrutacja zamknęła się jeszcze szybciej. W tej chwili już nie mamy wolnych miejsc na kolejny wrzesień i to od dawna, a na kolejny rok we Wrocławiu jest już chyba 100 osób w kolejce. Więc ta lista jest długa. W Poznaniu startujemy z rekrutacją w tym momencie, podpisaliśmy umowę na budynek mniej więcej tydzień temu. W tej chwili jesteśmy gdzieś tak w 1/3 rekrutacji. No liczę na to, że teraz to pójdzie dość szybko, bo wiem, że zainteresowanie jest spore. Ja właśnie teraz stąd z rozmowy z tobą jadę do Poznania na spotkanie z rodzicami zainteresowanymi. Będziemy prowadzić rekrutację do wyczerpania miejsc. Chcemy w tym roku zrobić w Poznaniu 2 pierwsze klasy i 1 zerówkę. Ale wystarczy nam 1 pierwsza, 1 zerówka. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No dobra, szkoła ma swoje założenia i według tych założeń będziecie pracować, ale jest też potrzebna kadra, no bo bez kadry nic nie pójdzie. Jak ty, powiedz mi, gdzie znajdujesz ludzi? Bo ja przypuszczam, że to są w większości pewnie młode umysły, które są otwarte jeszcze cały czas i chcą coś działać, ale to muszą być ludzie, którym zaufasz, których zostawisz tam w tym Poznaniu, bo przecież ty generalnie będziesz nadal we Wrocławiu, prawda? Znaczy w ogóle edukacja to jest gra zespołowa i czasami z Olą, dyrektorką wrocławskiej szkoły, mówimy sobie, że naszą największą innowacją edukacyjną nie są te metody, nie są te mapy kompetencji, tylko jest to, że nauczyciele ze sobą współpracują. To jest w ogóle podstawa. Były badania bardzo fajne robione jakiś czas temu, pokazujące, że największy wpływ na wyniki edukacyjne uczniów ma współpraca pomiędzy nauczycielami. Im bardziej, nawet nie pomiędzy nauczycielem, tak, a uczniem. Pomiędzy nauczycielami. Im większa współpraca, tym bardziej spójnie działa szkoła, tym bardziej kolejne działania nauczycieli różnych ze sobą korelują i wzmacniają dzieci, które nie muszą się szamotać między zróżnicowanymi oczekiwaniami albo różnymi systemami nagradzania, oceniania czy uczenia. Więc bardzo duży nacisk kładziemy na to, jaką kadrę wybieramy. I to jest tak, rekrutacja jest 4-etapowa. Kadry. Jak przez lata prowadziłem szkolenia biznesowe, zanim zająłem się edukacją, między innymi szkoliłem z rekrutacji, więc dzisiaj mogę trochę użyć tej wiedzy w praktyce. I robimy tak, że oczywiście chętni, kiedy wyślą już tam CV i kiedy przejdą przez rozmowę telefoniczną, kolejnym krokiem jest spotkanie osobiste, a na koniec wybranych kandydatów zapraszamy do poprowadzenia zajęć pokazowych i patrzymy w praktyce, jak pracują z dziećmi, no bo to jest najważniejsze, to znaczy nauczyciel przede wszystkim pracuje z dziećmi, my patrzymy na to, jak budują relacje, jak łapią kontakt i mamy chętnych, powiem ci szczerze, no bo też możemy sobie pozwolić na trochę lepsze warunki finansowe, znacznie lepsze niż to, co oferuje szkoła państwowa. I też mamy inne warunki pracy. Każdy nauczyciel u nas ma własny sprzęt, własne biurko, nielimitowane zasoby biurowe, no wszystkie te rzeczy, których w szkole państwowej brakuje. Więc w pierwszym roku na 3 chętnych, na 3 miejsca, które mieliśmy, mieliśmy 60 chętnych. Więc no, mogliśmy sobie pozwolić na wybieranie. No to
cudownie. Ja jeszcze myślę też o tym, no bo tak, najlepszą reklamą dla ciebie by było pokazanie uśmiechniętych twarzy tych dzieci z Wrocławia, ale jeżeli jeszcze czymś miałbyś zachęcić, no bo w tym momencie jak gdyby, ja wiem, że ty nie będziesz musiał szukać, że rodzice sami przyjdą do ciebie, ale ten film jest też po to, żebyś powiedział o tym nowym miejscu, więc jeżeli jeszcze coś miałbyś przekazać rodzicom, żeby zachęcić ich, żeby, bo wielu rodziców po prostu się boi, boi wyjść z tego, wiesz, starego systemu. Jest to coraz mniej, widzę olbrzymią różnicę, ale właściwie nie wiem, czy ja będę zachęcał, ja bardziej powiem, czego my nie dajemy, żeby też jasno zaznaczyć, bo są różne oczekiwania na temat szkół prywatnych. Jednym z nich jest takie, że będą to szkoły, takie słowo bardzo popularne, elitarne, w których dzieci będą bardzo mocno przyciśnięte, w których będzie kładziony olbrzymi nacisk na to, żeby jak najwięcej, jak najszybciej się nauczyły, żeby potem startowały w konkursach. I okej, to wszystko jest w porządku, pod warunkiem, że nie zajeżdża się dzieci. Tym, co bierzemy też z fińskiej edukacji, to to, że Finowie postawili na minimalizm. I to jest ciekawe bardzo, bo Finowie i Singapurczycy mają podobne wyniki edukacyjne. Tylko, że w krajach Dalekiego Wschodu dzieci są zmęczone bardzo często i mają tak samo dobre wyniki, ale są zmęczone i jest to za dosyć dużą ceną okupione, a Finowie postawili na relaks, czas na odpoczynek i zabawy z przyjaciółmi. I u nas jest tak, że na przykład, chociaż lekcje są od 9.30 do 15.30, to dzieci mają dużo przerw, w tym nawet 45-minutową, na zabawy z przyjaciółmi, na relaks, na odpoczynek, na korytarzach leżą pufy, można się położyć, odpocząć, przespać, cokolwiek jest potrzebne, bo dzieci wypoczęte, dzieci, które się zdążyły pobawić z przyjaciółmi, są dziećmi skoncentrowanymi na zajęciach. A jeżeli mamy 5 minut przerwy na to, żeby przejść z zajęć do zajęć, no to w tym momencie ta potrzeba bawienia się, ta potrzeba interakcji z przyjaciółmi jest tak silna, że zagłusza nawet bardzo interesującą lekcję. Więc to jest tak, że szkołę robiąc, trzeba patrzeć na to, jak działa mózg małego dziecka. A jest olbrzymia ilość badań na ten temat. To jest wiedza, która już jest dostępna, ale powoli się dopiero przebija do nurtu edukacyjnego. Więc mam takie poczucie, że można zrobić bardzo fajną szkołę, ale nie musi to być szkoła nastawiona na maksa, na presję na dzieci. My tej presji nie robimy. Z drugiej strony, to też czego nie robimy, to nadmierna swoboda. Bo jest bardzo silny w tej chwili ruch edukacji alternatywnej, są szkoły demokratyczne, gdzie dzieci mają ogromną decyzyjność, łącznie z tym, że decydują o tym same, czy chcą chodzić na zajęcia, czy chcą się uczyć, czy nie chcą się uczyć. I to też jest ciekawy nurt, to też jest ciekawa inspiracja, ale z kolei z mojego punktu widzenia zbyt radykalna. Więc my staramy się znaleźć złoty środek, taki balans, gdzie dajemy dzieciom wystarczająco dużo zasad i struktury, żeby umiały się w tym odnaleźć, żeby czuły się w tym bezpiecznie, a z drugiej strony dosyć decyzyjności, żeby miały wewnętrzną motywację i potrafiły brać odpowiedzialność. To jest kwestia znalezienia tego balansu. W tej chwili, po tych 2 latach, jak patrzę na wrocławską szkołę, jak patrzę na moje 2 osobiste córki, które są w tej szkole, to widzę efekty. Znaczy, nasze dzieci dalej się lubią uczyć, chętnie się uczą, wiedzowo nie odbiegają od dzieci z innych szkół, natomiast mają tą frajdę i tą energię i tą chęć nauki dalszej. Słyszę opowieści rodziców o tym, jak jest w innych szkołach. Różnie jest. Są dobre szkoły. Jak się trafi na fajnego nauczyciela wczesnoszkolnego, zwłaszcza w 1-3, to można mieć bardzo fajną edukację w publicznej szkole. Natomiast po prostu nam jest trochę łatwiej to zorganizować, dzięki temu, że jesteśmy nastawieni na maksa na to, żeby stworzyć warunki, w których dzieci będą miały przyjemność z nauki, no bo do tego się to sprowadza. No właśnie, nie? Bo ty tutaj mówisz o przerwach, bo ta moja szkoła jest bardzo podobna i z tego się bardzo cieszę, znaczy moich dzieci. Mówisz o tym, że wiesz, że przerwy, że dzieci zaczynają później, czyli mają jak gdyby ten czas, żeby obudzić te swoje mózgi z rana. Jak ty realizujesz podstawę programową? No bo jeżeli jeszcze nie dostają, bo u mnie też nie ma dużo zadań domowych, one nie przyjeżdżają, wiesz, pełne, z plecakami pełnymi zadań, tak? Nie ma tego, a mimo wszystko zaliczają wszystko i jakaś tam wiedza w głowach jednak zostaje. Wiesz co, bo to jest tak, że często podstawa programowa jest źle rozumiana, bo są dwie różne rzeczy. Jest podstawa programowa i to jest ten dokument, który ministerstwo ogłasza raz na jakiś czas, mówiące, że uczeń na koniec danego etapu edukacyjnego powinien coś tam konkretnego umieć i są programy nauczania. Program nauczania to jest dokument, który rozpisuje, co konkretnie się powinno dziać na kolejnych zajęciach, jaki materiał, co konkretnie już będzie realizowane. I teraz nauczyciele mogliby robić własne programy do podstawy, no ale nie mają czasu w państwówce, no bo są zarzuceni biurokracją, mają mało czasu, często pracują na 2-3 etatach, żeby jakoś załatać domowy budżet.
Więc sięgają do gotowych programów, tworzonych przez wydawnictwa. A te programy w wydawnictwach, też bez złej woli, są tworzone przez ekspertów często, profesorów, naukowców, którzy mają inne wyobrażenie na temat tego, co jest podstawową wiedzą. Jeżeli na przykład z historii mamy w podstawie informację o tym, że uczeń ma znać podstawowe fakty na temat starożytnego Egiptu albo jakieś bazowe informacje na temat danego zagadnienia, dostaje to później specjalista do opracowania, który jest ekspertem z danej dziedziny i to, co dla niego jest podstawą, jest o wiele szersze, więc doda tam więcej dat, więcej nazwisk, więcej konkretnych wydarzeń i nauczyciel dostaje do ręki później ten program, patrzy na niego z przerażeniem i mówi: o Boże, ale koszmarna ta podstawa programowa, tego się nie da zrealizować. Sama podstawa nie jest idealna, tam dużo rzeczy można byłoby wyciąć, tam nie ma, jakby jest przesadzona, ale nie jest tak zła, jakby można było myśleć. I w podstawie programowej, oprócz szczegółowych treści kształcenia, są też ogólne treści kształcenia, mówiące o rozwijaniu kreatywności, pracy zespołowej, samodzielności dzieci. To są wszystko rzeczy, które też szkoła powinna robić. I my kładziemy duży nacisk na to. Mieliśmy od początku szkoły już standardowe wizyty kuratoryjne, bo po pół roku przychodzą do każdej nowo otwartej szkoły sprawdzić, czy szkoła działa zgodnie z zasadami. Dostaliśmy bardzo pozytywną informację zwrotną. Robiliśmy wszystko zgodnie z prawem, wszystko zgodnie z procedurami państwowymi, bo jest mnóstwo rzeczy, które nie są wymagane w szkole. Zadania domowe nie są wymagane ustawą. Dzwonki nie są wymagane ustawą. To są rzeczy, które się robi, bo zawsze były robione. Bo siłą nawyku przetrwały. Tylko że to nie znaczy, że tak musi być. Wiesz, a siłą nawyku rzeczy mogą długo przetrwać. Nie wiem, czy znasz historię róży na obecnym placu Znam, czerwonym. Bo oglądałam twój wywiad. No właśnie. Ale to było, po prostu szczęka mi opadła, jak tego posłuchałam. I tak rzeczywiście jest, że przyzwyczajamy się do czegoś i po jakimś czasie już w ogóle nikt nie pyta, dlaczego, tak. Po co to było i tak dalej. Ja nie będziesz opowiadał tej historii, nie Jasne. Pozwolę ci na to, bo okay. nie chcę jak gdyby zbaczać. Powtarzać. Ale polecam, jest sporo materiałów, w których Łukasz występuje, przedstawia jakieś różne zagadnienia na YouTubie, polecam bardzo. Wiesz co, jeszcze takie pytanie. Wiemy, że to będzie w Poznaniu, wiemy, że zaczynasz od zerówki, jeden, i jeszcze trzeba jeszcze jakieś informacje, ja oczywiście polinkuję do ciebie pod filmem, żeby rodzice wiedzieli, z kim się kontaktować i tak dalej. Jasne. Czy jeszcze coś do tego Poznania chcesz dodać? Wiesz co, tylko to będziemy mieli szkołę w nowo budowanych budynkach przy ulicy Wałbrzyskiej 7. Na obrzeżach Poznania, tak? Wiesz co, to jest przy Lasku Marcelińskim, na zachodzie miasta. Bardzo fajny lokal. Mamy swój własny kawałek zielonego terenu, plus do tego mamy jeszcze łatwe wyjście do lasu, a to jest kolejny element z Finlandii. Tam jest olbrzymi nacisk na kontakt z przyrodą. Pamiętam, jak mój przyjaciel rozmawiał kiedyś z jednym z nauczycieli z Finlandii i chciał mu się pochwalić i mówi: wiesz co, bo nasza szkoła jest koło lasu. Na co ten Fin tak patrzy na niego i mówi: no i? Przecież to naturalne, a gdzie mają być szkoły, jak nie koło lasu? Więc dla nich ten kontakt z przyrodą jest ważny i to jest ciekawe, bo to jest społeczeństwo, które bynajmniej nie ucieka od nowoczesności, od cyfryzacji, a jednocześnie umie utrzymać bardzo fajny kontakt z przyrodą i z naturą. I to jest też kombinacja, którą my staramy się odnaleźć. No to cudownie. Ja w tym momencie już zakończę, bo ja z Łukaszem jeszcze chciałabym inne poruszać tematy, ale jeżeli chodzi o Poznań, to ja serdecznie zapraszam. Spieszcie się, bo myślę, że bardzo szybko ta rekrutacja się niestety zakończy, ale plusem jest to, że będziesz w razie czego masz jak gdyby miejsce i możliwości, żeby przyjmować więcej osób, myślę, niż założyłeś na ten jak gdyby na otwarcie. Mamy plan awaryjny. Zapraszamy na stronę szkoły www.navigoszkoła.pl. I ja też oddałabym chętnie, gdyby była taka potrzeba, dzieci w Łukasza ręce, bo to jest człowiek z pasją i z ogromnym też doświadczeniem, więc to jest ważne. On po prostu kocha to, co robi i cieszę się, że takich ludzi jest coraz więcej i że nasze dzieci mają po prostu możliwości, żeby nie być wrzucone do systemu, tylko móc pójść i wybrać inne miejsce. Dziękuję ci bardzo, Łukasz. Ja dziękuję ci bardzo. Wam dziękuję za uwagę i do następnego razu.